USA, z więzień wyjdzie 6 tysięcy osadzonych. Amerykanie, przygotujcie się! Z więzień lada chwila wyjdzie 6 tysięcy osadzonych. Tak jest! Niebrutalni dilerzy narkotyków powracają na ulicę. Około 1/4 więziennej populacji będzie mogła ubiegać się o redukcję swojego pobytu za kratkami. Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało 17 tysięcy aplikacji, z czego zaakceptowano 13 tysięcy. Początkowo uwolnionych zostanie 6 tysięcy więźniów, reszta będzie musiała odsiedzieć i tak już zredukowany wyrok. Około 1/3 tych wypuszczonych to obcokrajowcy i zostaną oni deportowani. Pozostali zostaną skierowani do ośrodków, które powoli pomogą im z powrotem wejść w społeczeństwo. Plan Obamy nie obejmuje 1,4 miliona więźniów, którzy przebywają w więzieniach stanowych za poważne zbrodnie. Okazuje się, że plan wojny z narkotykami prezydenta Nixona był pomyłką i czas zaprowadzić zmiany. Plan ten kosztował USA $500 na sekundę. Uwolnienie 6 tysięcy więźniów nie rozwiąże problemów ekonomicznych USA, ale jest to krok w dobrym kierunku.